Witajcie, nazywam się Beata Adrian, jestem pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracuję w Katedrze Wczesnej Edukacji. Powiem Wam dzisiaj o idei samorządności Janusza Korczaka. Janusz Korczak był lekarzem, dziennikarzem, prawnikiem, a przede wszystkim wychowawcą dzieci. To do niego należy myśl „Nie ma dzieci, są ludzie”. W tej myśli pokazuje, że dziecko ma równe prawa, takie same jak osoba dorosła. W systemie wychowawczym domu sierot, w którym przebywało do 300 dzieci, idea samorządności była niezwykle ważna. W ten sposób Korczak uważał, że wprowadza dzieci do realnego życia. Idea samorządności przede wszystkim realizowana była przez dwie formy pracy, instytucje wewnętrzne domu sierot. Był to Sejm Dziecięcy i Sąd Dziecięcy. Sejm, w jego skład wchodzili wychowankowie, ustalał zasady funkcjonowania placówki. W sądzie istniały przepisy dotyczące tych, którzy tych zasad nie przestrzegali. Istniały 99 przepisów ułaskawiających, paragrafów ułaskawiających i 10 paragrafów skazujących. Najsurowszą karą za naruszenie zasad funkcjonowania w domu było nawet wydalenie z domu sierot. Innymi środkami samorządności w domu sierot Korczaka były na przykład zakłady. Korczak zakładał się z dziećmi o wytrwanie w postanowieniach. Zakład można było zawierać na tydzień. Było to na przykład: nie będę się kłócił więcej niż 2 razy w tygodniu. Nagrodę dzieci dostawały drobne przedmioty, na przykład cukierki, ale największą nagrodą była satysfakcja, że wytrwało się w postanowieniu. Innym środkiem samorządności, który wprowadził Korczak, były samodzielnie sprawowane przez dzieci dyżury. W domu sierot nie było osób sprzątających, piorących, szyjących. Była pralnia, którą prowadziły dzieci, szwalnia, którą prowadziły dzieci. Dzieci pomagały także w pracach kuchennych. Za niektóre dyżury doktor płacił dzieciom. Uważał, że w ten sposób dzieci uczą się, jaką wartość mają pieniądze, a jednocześnie doceniał ich pracę, uznając, że jest ona ciężka i prowadzona przez małe dzieci. Innym środkiem samorządności była tablica informacyjna. Każda osoba wchodząca do domu widziała, co jest napisane na tej tablicy. Dotyczyło to ogłoszeń dnia codziennego, ogłoszenia wieszały osoby dorosłe oraz dzieci. Innym środkiem samorządności była skrzynka listów. Dzieci pisały do wychowawców listy, a wychowawców obowiązkiem było odpowiadać na te listy. Była to taka wewnętrzna poczta. W Polsce na Korczaka patrzymy przede wszystkim z perspektywy jego śmierci. Zginął w Treblince razem z dziećmi. W świecie te idee są bardziej popularne i znane. Warto z nich korzystać także i dzisiaj. Podsumowując, Sejm, Sąd Koleżeński, tablice informacyjne, dyżury dziecięce czy skrzynka listów mogą być narzędziami, które możecie na co dzień wykorzystać, żeby uczyć się samorządności w dzisiejszej szkole.